Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, szanowni państwo z Prawa i Sprawiedliwości. Chciałem państwu powiedzieć, bo tu pani przewodnicząca powiedziała wczoraj na obradach, że to jest projekt ponadpolityczny, ponadpartyjny. To nie jest prawda. To jest projekt propagandowy Prawa i Sprawiedliwości i on ma tylko jeden konkretny cel i doskonale o tym wiecie. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że te 2,5 tysiąca złotych, które nauczyciele dostaną w formie bonu, który będą musieli wykorzystać na zakup komputera, to jest te 2,5 tysiąca złotych, o które na przykład nie podwyższyliście im pensji w tym roku. A nauczyciele mają pensje głodowe i to przez wasze 8 lat rządów nie zmieniło się ani odrobinę. To, że zaklinacie rzeczywistość, to, że minister Czarnek zwyczajnie oszukuje ludzi, gadając różne rzeczy o tym, jak to nauczyciele teraz mają krainę, mlekiem i miodem, i to, że wpisaliście w ustawę średnią zarobków nauczycieli, to jest jakiś odlot kompletny, żeby coś takiego zapisywać w ustawie, jakąś fikcyjną daną dotyczącą tego, ile niby nauczyciele zarabiają. To jest coś okropnego, co robicie. Szanowni państwo, te 2,5 tysiąca oczywiście dużo nie uratuje i tak trzeba będzie do tego dopłacić. Jeżeli rzeczywiście nauczyciele będą chcieli kupić za to swoje laptopy, jeżeli je mają, to oczywiście będą mogli spieniężyć jakoś ten bon, ale tak jak powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, to jest te 2,5 tysiąca, o które nie podwyższyliście im pensji w tym roku, a to jest to, czego środowisko nauczycielskie oczekuje, ponieważ rzeczywiście mamy gigantyczny kryzys i problem z edukacją, polegający na tym, że nikt z was i waszego rządu nie ma realnego rozwiązania, co zrobić, żeby zawód nauczyciela był zawodem atrakcyjnym. Rozdawanie laptopów uczniom to jest kolejna rzecz. Oczywiście jest to kolejna kiełbasa wyborcza. Obok wczoraj omawianej 14 emerytury dla emerytów i obok Autostrada Plus, czyli bezpłatnych przejazdów dla kierowców po autostradach, jest też kiełbasa wyborcza dla rodziców małych dzieci, czyli czwartoklasistów, którzy dostaną tak zwane bezpłatne laptopy. Szczegóły dotyczące tych bezpłatnych laptopów oczywiście jeszcze nie są znane, ale zajmuje się tym minister Cieszyński, który znany jest z dobrego dealu, jaki został zrobiony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości z respiratorami w trakcie pandemii, także myślę, że możemy uznać, że jesteśmy w dobrych rękach, najlepszych, najbardziej profesjonalnych z całego waszego rządu. Zaznaczam, że szydzę, bo niektórzy mogą nie rozumieć tego. Jeszcze taką techniczną rzecz mam, bo wczoraj na komisji pojawiła się kwestia helpdesku, który ma powstać. Szanowni państwo, helpdesk to jest bardzo odpowiedzialna rzecz. Jeżeli ministerstwo planuje stworzyć dla uczniów, którzy dostaną te laptopy, helpdesk, a tych uczniów, przypomnę, będzie prawie 400 tysięcy, no to będzie trzeba zatrudnić do obsługi tego z 1000, może 1500 ludzi, którzy będą odbierali telefony i pomagali we wszystkim. To znaczy, że koszty tego będą szły w grube miliony. No chyba, że ten helpdesk to będzie po prostu pani Jadzia w Ministerstwie Edukacji, do której nigdy nie będzie się szło dodzwonić. Troszkę się obawiam, że właśnie tak. Dziękuję pięknie.